10227 psów i około 65 popularyzacji jest chipowanych. Niemniej jednak wydaje mi się mocno, żeby należało umieścić w tej uchwale, że obowiązkiem właściciela psa, skoro tak kocha zwierzęta, powinno być, żeby wszystkie psy były chipowane. To jest raz. Niemniej jednak ustrzeże się później tych bezpańskich psów, bo będzie wiadomo, jeżeli gdzieś pozostanie jakiś piesek, będzie wiadomo, czyj to piesek jest. Chipowanie psów prowadzimy, tak jak w uzasadnieniu do uchwały, corocznie. Jest to na podstawie umowy z towarzystwem, które prowadzi bazę danych i ma podpisane umowy z wszystkimi placówkami weterynaryjnymi. Nie ma podstawy prawnej w obowiązujących przepisach, póki co, żeby można było nałożyć taki obowiązek. Również takiego obowiązku nie można nałożyć aktem prawa miejscowego. Natomiast to, że miasto umożliwia bezpłatne chipowanie dla mieszkańców, jest na tyle zachętą, że skutek, jaki mamy obecnie statystycznie, 65% szacujemy, że jest tych piesków zaczipowanych, no to myślę, że pozwoli nam w kolejnych latach, mam nadzieję, uzupełnić tą bazę do 100%.